Z 22 na 23 lutego 1945 roku zakończyły się walki o Poznań. Zakończyła się okupacja niemiecka, zaczęła się okupacja sowiecka. Jak ona przebiegała, o tym będę rozmawiał z naszym kolejnym gościem, a jest nim historyk, wykładowca, kurator wystawy, autor książek i publikacji naukowych, profesor Olaf Bergmann. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Padną też pytania oczywiście o obchody tej rocznicy dzisiaj w Poznaniu, bo politycy Platformy Obywatelskiej, jak państwo słyszeliście może w wiadomościach Radia Poznań, zaprosili na nie konsula państwa, które właśnie rozpoczyna, można powiedzieć, wojnę w Europie. I właśnie, jeśli pan profesor pozwoli, to chciałbym rozpocząć od tej drugiej sprawy. W tej sytuacji, kiedy cały demokratyczny świat sprzeciwia się agresji Rosji, który rozpoczyna agresję na wschodzie Ukrainy, władze Poznania tutaj z Platformy Obywatelskiej zapraszają na dzisiejsze uroczystości konsula Federacji Rosyjskiej. Czy uchodzi, panie profesorze? To jest trudne pytanie, no to jest kwestia oddzielenia jakichś pamięci, tak, jakichś wydarzeń sprzed tam z 1945 roku od tego, co mamy obecnie, tak, to jest zawsze jakiś tam problem, natomiast ja bym tego nie łączył wszystkiego, no nie wiem, za szczęśliwe to nie jest, ale trzeba też spojrzeć na to może z tej strony, że przecież no ta agresja jest przygotowywana, wszystko się na nią zanosi, tak. Natomiast jak to się skończy, to oczywiście na dzień dzisiejszy nie wiemy, oby się skończyło bez tej agresji. Natomiast no, stosunków przecież dyplomatycznych z Rosją zerwanych na razie nie mamy, więc tutaj żebym się z tym nie afiszował, z tym zapraszaniem. Natomiast z drugiej strony, znając z obchodów nawet z poprzednich lat, no byłem też pracownikiem Muzeum na Cytadeli, więc te kwestie, no można powiedzieć, obserwowałem przez ileś lat. To akurat konsul rosyjski, no wcześniej tu również radziecki, no byli bardzo uczuleni właśnie na te obchody i dla nich to było takie, no chyba być może największe wydarzenie w Poznaniu, które tutaj musieli obsłużyć. No tak, ale z jednej strony mamy wypowiedź prezydenta, wiceprezydenta Poznania Mariusza Wiśniewskiego, który w mediach społecznościowych pisze tak. Sankcje przeciwko Rosji wprowadzone przez kraje zachodnie są nielegalne, oświadczył we wtorek rzecznik rosyjskiego MSZ-u, a zajęcie dwóch regionów Ukrainy, a wcześniej Krymu, to było legalne, pyta pan prezydent. Bezczelność Kremla niezmienna od dziesiątek lat, pisze Mariusz Wiśniewski, ten sam, który właśnie na Cytadeli dzisiaj, co prawda, mówił w drugiej części swojej wypowiedzi, że na odzyskanie niepodległości przyszło jeszcze czekać nam 45 lat, a konsul z kolei dziękował władzom miasta za zaproszenie. No wie pan co, no tutaj jeżeli chodzi o tą wypowiedź wiceprezydenta, no to no wpisuje się w taką, można powiedzieć, narrację, tak, która to na mediach społecznościowych, która no jest powszechna. Natomiast no, ten konflikt też musimy spojrzeć w ten sposób. No oczywiście zero-jedynkowy nie jest, tak jak to się przeważnie przedstawia. Tutaj słuchałem zresztą wypowiedzi mojego przedmówcy w wywiadzie z panem redaktorem, który zaznaczył, że no, takie jakieś nasze gesty, no nie mówił o wyzwoleniu Poznania oczywiście, no to będzie wdzięczność tam narodu ukraińskiego. No to ja byłbym co do tego sceptyczny, patrząc na historię stosunków zarówno polsko-rosyjskich, jak i polsko-ukraińskich, czy rusińskich, jakbyśmy popatrzyli historycznie. Natomiast, no jeżeli chodzi o politykę rosyjską, no to powiedzmy sobie szczerze, no to bodajże Cad Mackiewicz już napisał, że imperializm rosyjski zmienia barwy, ale nie zmienia metod, tak? No, czy to będzie rosyjski, czy radziecki, czy znowu rosyjski, no to wiadomo, że to jest marzenie o odrodzeniu imperium i jeżeli marzy się o mocarstwie i odrodzeniu imperium, no to jakieś poszerzanie granic po roku 89 przecież, no Rosja, będąca nadal największym państwem terytorialnym na świecie, została no, mocno ograniczona w swoich granicach i można powiedzieć, że no to było cofnięcie się Rosji sprzed roku 1709, czyli sprzed bitwy pod Połtawą. Panie profesorze, pozwolę sobie wrócić do tego, co działo się 77 lat temu w Poznaniu, jeśli pan pozwoli. Oczywiście z całym szacunkiem, zachowując pamięci i szacunku do ofiar wojny i tych, którzy tutaj również żołnierzy radzieckich, którzy przelewali za nas krew, bo to jest w naszej kulturze, że wobec nich jesteśmy im wdzięczni i te kwiaty pewnie będziemy
składać każdego roku. No, pytanie, rozumiem, czy w towarzystwie konsula rosyjskiego, czy nie, to już jest pytanie, które zostawimy w nawiasie, ale jak przebiegały walki o Poznań? Może warto się na chwilę cofnąć te 77 lat wstecz. Znaczy to był oczywiście element szerszej ofensywy styczniowej. Poznań był ostatnim wielkim miastem na drodze armii sowieckiej do Berlina. Też z pewnymi umocnieniami, tak był, został zresztą znany zatwierdzony. No oczywiście te fortyfikacje poznańskie w wieku XX, w tej połowie wieku XX prawie nie odgrywały już jakiejś tam większej militarnej roli. No to była decyzja niemiecka. Rosjanie chcieli ten Poznań zdobyć jak najszybciej. Właściwie miasto, no też przy ciężkich walkach, tak, i przy nieoszczędzaniu tego miasta, powiedzmy sobie szczerze, no taka była metoda no, zresztą no, w armii radzieckiej, to no, samo miasto panowali właściwie do końca stycznia, tak? Natomiast walki o Cytadelę, czyli o ten obiekt, no, jeden z największych, można powiedzieć, portów XIX-wiecznej Europy, no trwały, aż do 23 lutego. Tego 23 lutego no chcieli to koniecznie zdobyć, no z prostego powodu, gdyż no to była rocznica powstania Armii Radzieckiej, Armii Czerwonej. Więc tutaj dlatego też w ten sposób. Na pewno walki były krwawe, no zginęło 11 tysięcy żołnierzy, tak się oblicza, że tam 6 tysięcy Rosjan, 5 tysięcy Niemców. Czyli no nie była to jakaś mała, można powiedzieć, potyczka. Miasto natomiast zostało zniszczone, no czasami też bezsensownie być może, no ale no wtedy się nikt z tym specjalnie nie liczył. A panie profesorze, jaka była reakcja samych mieszkańców na wkroczenie do Poznania żołnierzy radzieckich wówczas? Wie pan, co bardzo różna. To znaczy większość jednak odetchnęła, można powiedzieć, z ulgą. Jak się tak czyta pamiętniki z tego okresu, ja to też z opowieści rodzinnych wiem. No bo tych Niemców już mieli po prostu dosyć. Po tych ponad pięciu latach tak okupacji, no wyjątkowo no okrutnej bym powiedział, czy krwawej, czy no właśnie nie było rodziny w Poznaniu, która by w jakiś sposób tą okupacją nie była dotknięta, no bo albo by stracili kogoś bliskiego. W Forcie Siódmym, w jakimś obozie koncentracyjnym, kogoś wywieziono do Niemiec. Wysiedlenia były rzeczą masową. No tutaj można by się odwołać oczywiście do całych dziejów kraju Warty, czyli tych rejonów wcielonych do Rzeszy. Więc no była pewnego rodzaju ulga. Natomiast już sama postawa też żołnierzy sowieckich, tak, czy władz sowieckich, no była no taka, że nie zachęcała, można powiedzieć, do nich. No wiadomo, no rabunki, gwałty. Zarówno no, takie przestępcze działania pojedynczych tam żołnierzy, jak i też co się ujawniło zresztą właściwie już po walkach, czyli no, rabowanie no, jakiegoś majątku, który tutaj pozostał, tak? W Poznaniu no, z Cegielskiego czy skądś maszyny były wywożone i tak dalej. To pewno nie zachęcało, natomiast tak z relacji rodzinnych, no to jeszcze mogę dodać, że moja rodzina była wysiedlona tu w Wierzbięciu, gdzie mieszkali przed wojną na baraki na Opolskiej. I tam bardzo szybko ta armia, oddziały radzieckie wkroczyły, no i te pierwsze oddziały te liniowe, no to ci żołnierze no, byli się wymęczeni po prostu strasznie, ale tacy bardzo serdeczni. Natomiast później pojawiła się ta druga linia i ta już była, można by powiedzieć, mniej przyjemna i bardziej niebezpieczna. No właśnie, chciałem zapytać, co działo się później? Czy nie okazało się, że jedną niemiecką okupację zamieniliśmy na inną, radziecką po prostu, sowiecką? No znaczy, w tych pierwszych miesiącach na pewno takie wrażenie wielu poznaniaków mogło odnieść. No bo to było widać, tą samowolę, tak, armii radzieckiej, no miasto było właściwie no, kontrolowane przez wojsko, tak, tych władz cywilnych nie było, fantastycznie to opisuje profesor Matusik w tej wydanej ostatnio historii, czterotomowej historii Poznania. Natomiast niewątpliwie władza polska, która już później przejęła, no w tym pierwszych miesiącach starała się pokazać raczej taką ludzką twarz. Jeszcze czy ten komunizm w Polsce będzie, no to zdawały sobie zapewne sprawę jednostki, no takie no bardziej świadome, można powiedzieć, tak, polityczne. Jaką będzie miał twarz, prawda? To dopiero jaką pokazały będzie miał twarz, no, następne lata. Wie pan, no, do 1947 roku właściwie ta twarz, no tam oczywiście było referendum sfałszowane, były wybory sfałszowane, zaczęły się prześladowania, mordy i tak dalej. Natomiast no to ta prawdziwa twarz została właśnie
pokazana dopiero tam było od 1948-1949 roku, czyli w tym okresie stalinowskim. To na koniec naszej rozmowy jeszcze warto przypomnieć jedną kwestię, o której pan profesor trochę wspomniał o tej dacie, bo już w 2018 roku, warto przypomnieć, radni Platformy Obywatelskiej nie chcieli zamienić nazwy ulicy do dzisiaj wciąż istniejącej 23 lutego na ulicę porucznik Janiny Lewandowskiej. To już jest prawie 4 lata od tej daty, ale też od słów wypowiedzianych przez prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, który mówił wówczas tak. Porucznik Janina Lewandowska nie zniknie z poznańskiej przestrzeni publicznej. Wspólnie z Nową Radą Miasta będziemy szukać rozwiązań, by godnie upamiętnić jej postać. Zaznaczał to prezydent Jaśkowiak. No i na tej zapowiedzi tylko się chyba skończyło, prawda? No być może, nie wiem, no, zbyt mało nacisku było na to, no porucznik Lewandowską, no jedną kobietę, która zginęła w Katyniu, a przy tym no córkę generała Dobora Muśnickiego, no oczywiście upamiętnić trzeba w sposób godny, jakiś skwerek gdzieś tam na winogradach, nie ujmując oczywiście winogradom. Natomiast no jakoś woli politycznej nie ma, żeby ją upamiętnić. No te 23 lutego jest taką datą no kontrowersyjną, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast też z drugiej strony patrząc, no mieszkańcy ulic jakichś poszczególnych no, zmian nie lubią. No tak, to bo to się wiąże z jakimiś zmianami jest też. No to jednak nie ma ulica, to jest ten. Natomiast to ja uważam, żeby jakaś no naprawdę jedna z ważniejszych ulic, no nie będziemy oczywiście Świętego Marcina czy przemianowywać, czy nie wiem, czy Alei Niepodległości, ale no, godne upamiętnienia akurat porucznik Lewandowski jest jak najbardziej wskazane. No. I liczę, że może wreszcie Rada Miasta się tym zajmie. Przypuszczam, że nie ta, panie profesorze. Dziękuję. To jest pytanie, czy następna będzie inna. No to jest dobre pytanie. Dziękuję uprzejmie za rozmowę, za znaleziony czas, za ten komentarz. Historyk, wykładowca, kurator wystaw, autor książek, publikacji naukowych, profesor Olaf Bergmann był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.